Yo, 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 party people. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wasz host, Marek Drag PL Diamant. Mam dla was coś specjalnego. Dzisiaj ja tego z reguły nie robię, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Nagrywam live filmik dla was. Jakie są wszystkie cheaty i haki w Red Dead Online w becie. Czyli generalnie rzecz mówiąc, jak grać, by nie dostawać w tiry, by wygrywać PvP. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, ponieważ bardzo często się zdarza, że jak gram PvP, zostaję wyzywany od cheaterów i od hakerów. Regularnie jestem usiłowany, gracze usiłują wywalić mnie z lobby lub wywalają mnie z lobby, jak mają dobre, wysokie posty wieloosobowe. Także nie z lobby PvP, z showdowns. Także bardzo chciałbym, żeby, jako że jestem Polakiem, chciałbym, żeby, bo ten film później będzie w języku angielskim już zamieszany, chciałbym, żeby Polacy jako pierwsi mogli zobaczyć podstawy, które będę starał się zrobić na kilka odcinków, jak grać w Red Dead Online, by jak najrzadziej dostawać lanie. Nie da się być kompletnie nieśmiertelnym czy kompletnie nie do pokonania, natomiast można swoje szanse zwiększyć. Dlaczego? A ludzie mówią, że się nie da, że jest trudno, że są jakieś problemy, dlatego że nie znają podstaw gry. Nie ma, powtarzam, nie ma. Możecie sobie sami poszukać i sprawdzić w internecie ani jednego filmu, który byłby kompetentny na ten temat, jak to robić. Te filmy to są zamieszczone przez graczy, którzy nawet mają około 30 poziomu, co to jest naprawdę bardzo, bardzo niewielki poziom. Nie mają pojęcia o tym, jak działa gra, jaki jest system gry. A Red Dead Online to jedna z nielicznych, jeśli nie z nielicznych gier, które mają perfekcyjny balans, jeśli nie jedyna, która ma perfekcyjny balans, jeżeli chodzi o PvP. Skąd to stwierdzenie? Ze względu na setki godzin, które spędziłem tutaj i na potwierdzenie to mogę oczywiście pokazać, żeby nie było. Możemy sobie tutaj kliknąć. Gracz Marecki. Sprawdźmy sobie, ilu spędziłem czasu w grze. Jak widać, 10 dni i 23 godziny, co daje sumę 263 godzin tylko grając online. I to nie zbierając, nie polując i nie cheatując na żadnych rybkach, glitchach czy coś takiego. Wszystko to z czystej gry. Przede wszystkim trzeba zrozumieć zasady gry w Red Dead Online. Rockstar bardzo często na swoim Facebooku i na Twitterze zamieszcza hinty, takie podpowiedzi, wskazówki, co powinniśmy robić, żeby wygrywać. Natomiast nie mówią tego wprost, tylko chcieliby, żeby gracze, tak jak w przypadku single player, odkrywali, jak to robić i zamieszczali tam filmiki. Natomiast no, jak działają nasi youtuberzy na zagraniczni i też większość polskich, oni po prostu zamiast zajmować się i rozłączono mnie, jak widać. To jest beta. Ci youtuberzy, zamiast zajmować się rozkładaniem gry na łopatki, oni zajmują się studiowaniem internetu, wyszukując, co ktoś zamieścił, zmieniając delikatnie wideo i potem wrzucając to jako swoje. Natomiast nic z tego, co oni tam zamieszczają, nie ma racji bytu, jeżeli chodzi o PvP. Stąd są setki, tysiące komentarzy z żalem, że zostaliśmy zgrifowani, że nas grifują, że ktoś cheatuje PvP, że to jest nie fair, że dlaczego Varmint Rifle, czyli standardowy, zwykły karabinek łowiecki 22, kaliber 22, są to broń OP. Nie ma broni OP. To jest taki priorytet. Każda broń ma swoje specyficzne zastosowanie, jeżeli gramy w specyficznym stylu. Nie ma OP kart. Ewentualnie możemy powiedzieć, że jest meta umiejętności, meta kart i ta meta to jest tylko jedna karta. Angielska nazywa się Never Without One, a po polsku sprawdźmy, jak ona tutaj jest przetłumaczona. Ja oczywiście zawsze tą kartę noszę sobie. Po polsku jest przetłumaczona Never Without One, bez niego ani rusz. Jest to karta, która, jak tu właśnie pisze, twój kapelusz zablokuje jeden strzał w głowę, po czym spadnie, kiedy masz na sobie kapelusz, mniejsze obrażenia, kiedy nie masz na sobie kapelusza, otrzymujesz zwiększone obrażenia. I tą kartę należy jak najszybciej dorwać i ulepszyć do trzeciego poziomu. Jest to absolutnie fenomenalna karta. Ona każdemu graczowi, który używa
w Armii Drifla. Oczywiście ja ten karabinek też mam, natomiast nie używam go zbytnio. Jeżeli taki gracz trafi na głowę, no to nie ma najmniejszego problemu, kapelusz nastąpi, a mamy czas na to, żeby zareagować i żeby skontrolować to, co on tutaj wyprawia. Także podstawy gry w Red Dead Online. Umiejętności to są podstawy gry. Tu trzeba wiedzieć, że bez tych umiejętności nie będziemy robić żadnych wyników, chyba że będziemy mieli szczęście, będziemy trafiać do lobby, w których trafiamy samych śpiżutkich graczy. Także umiejętności. Ja w tej chwili tutaj sobie nabijam level nieuchwytnym, czyli ten, gdzie jest free aim. Natomiast nie jest to build, który używam do gry PvP. Obecny build to używam do Gunrush, czyli na dziwnie przetłumaczonego gorączki spluw trybu. Tu sobie XP, Steeper i Bastard nieuchwytnego, natomiast nie jest to mój build. I chciałbym Wam pokazać wstępnie, jakiego buildu używam ja. Powoli, spokojnie, Slow and Steady. To jest bardzo ważna karta. Ta karta w połączeniu z tą kartą, czyli Slow and Steady, Never Fought One, to karty, które robią absolutnie fenomenalne combo i zaraz będę wyjaśniał dlaczego. Zanim będę wyjaśniał, często będę używał pojęcia Dead Eye. Dead Eye, czyli z polskiego koncentracja, będziemy używać pojęcia Dead Eye. Nie wiem, dużo tłumaczeń polskich, jeżeli chodzi o takie tematy tej RDO, są słabe, więc będę się używał tych, które są angielskie. Także Slow and Steady, Never Fought One, to są dwie karty, które używam. Kolejna karta, którą ja używam, idąc do Showdown, to jest Niezachwiana Precyzja, Dan Making Guy. I ostatnia karta, którą ja używam, idąc do Showdown, to jest Oko za Oko. I teraz tak, to jest bazowy mój zestaw kart. Jak już wspominałem, kapelusz, bez niego ani rusz, Never Fought One. Ponieważ po pierwsze, nie da się nas zabić z Warmi Lifa jednym headshotem. Po drugie, jak mamy kapelusz na głowie, otrzymujemy mniejszy damage w body. Najważniejsze, kombinacja z powoli i spokojnie. Z tobą CD. Dlaczego? Tu wyraźnie napisane. Podczas używania zabójczej precyzji, czyli Dead Eye, otrzymuje znacznie mniejsze obrażenia, a trafienia w głowę nie zabijają cię od razu. Nie możesz biegać. Czyli robi to z nas takiego terminatora. Każdy strzał, który będzie nawet w głowę celowany, będzie wchodził jako body shot. Jeśli mamy natomiast na sobie tą kartę i mamy na sobie tą kartę, to ten defense, który obrywamy, ten damage, jest bardzo mocno zwiększony i w żadnym wypadku, dopóki mamy aktywną tą zabójczą precyzję, nie można nas zabić. Aby to było skuteczne, potrzebna jest nam kolejna karta, twoja zabójcza precyzja i Sokoloko zużywają się znacznie wolniej. To ta znacznie wolniej jest na trzecim poziomie i to jest ważne, żeby każdą kartę jak najszybciej sobie wyekspić na trzeci poziom. Jest absolutnie ważne to wydawanie dolarów na te karty. Także używamy tego, dzięki czemu dłużej możemy być cały czas we włączonym tym sokolim oku i obrać mniejszy damage, a tymczasem zdaniem standardowy. I na końcu oko za oko. Trafienie wroga w głowę przypada znaczną część zabójczej precyzji. I to też jest ważne, bo też pomaga wydłużyć czas trwania. Tą kartę ewentualnie, w zależności od tego, jaki typ gramy, jaką stację, zamieniam i używam na przemienienie na przykład stam. Przedmioty umieszczone w zabójczą precyzję działają zdecydowanie dłużej, zadają się znacznie mniejsze obrażenia. Także jeżeli idę po headshoty, to i tak nieznacznie mniejsze obrażenia, to nie jest problem. Natomiast nie używam tej karty, jeśli po drugiej stronie nie ma graczy, którzy grają takim samym buildem jak ja. Jak trafiam taki sam build jak ja, to często włączę tą kartę, ponieważ jest to dobra kontra. Nie ma idealnego buildu. To jest build, który mi się najprzyjemniej gra, jest najprostszy. Będzie widać go za chwilkę na wideo, jak ten build sprawuje się w akcji. Ale same karty to nie wszystko. Nie wystarczy mieć karty i te karty umiejętności, te umiejętności ustawione, żeby wygrywać. System gry powoduje, że musimy trochę pogać i we free roam, i wtedy dopiero pójść do showdowna. Dlaczego? Dlatego, że żeby te karty się uzupełniały, o czym wyraźnie Rockstar zaznacza na swoich Facebookach i Twitterach, potrzebujemy używać itemków, czyli olejów z węża i lekarstw. To są rzeczy, które są wypytowe rzeczy, które potrzebujemy. Potrzebujemy silny olej z węża i silne lekarstwo. Jak już jest bardzo mocno, można używać zwykłego lekarstwa. Natomiast to są rzeczy, które są potrzebne. Silny olej z węża, bądź nawet olej z węża. Dlaczego? To są itemki, które wzmacniają nasze statystyki. Stąd wrażenie, że jak ktoś do nas strzela, to jest śmiertelny, bo nie zabiera nam energii. Zabiera, tylko my mamy tą energię zwiększoną, ufortyfikowaną do pierwszego, drugiego, trzeciego poziomu właśnie tymi itemkami. Food, jedzonko, kolejna bardzo ważna rzecz, którą podstawową rzeczą trzeba robić. Robimy food, robimy jedzonko z dużej zwierzyny,
Jak widać u mnie pyszne mięso zwierzyny grubej, tak, z grubej zwierzynki. I pyrotobe to są zwierzyna z miętą polną, która fortyfikuje nam serduszko. To powoduje, że jest nam łatwiej celować. I z tymiankiem, która wydłuża czas trwania naszego sokolego oka. I to znacznie. Także polujemy, robimy tyzonko i jemy. I co robimy dalej? Zbieramy ziółka! Zbieramy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ziółek. Dlaczego? Dlatego, że z tych ziółek będziemy robić właśnie miksturki. Ale strasznie kiepski tutaj ten spawn jest, ale podejdziemy do naszego obozu. Te ziółka to priorytet i Rockstar o tym mówi. Zbieramy ziółeczka, żeby wygrywać. Nie ma OP broni. Ja osobiście, proszę bardzo, używam pardon, Lancastera. Karabin powtarzany Lancaster. Z shotgunów utrzymuje strzelbę powtarzaną. Jeżeli ktoś jest pewny, że nie będzie walczył na bliską odległość, tutaj może na początku, tym bardziej szczególnie na niskich poziomach, używać tego w armii trifla. I na krótko używam, wiadomo, obrzyna, no i mojego rewolwerka z grabionkiem przydera, ponieważ jest bardzo szybki. Teraz, niezależnie od tego, jaki mam level, trzeba pamiętać, że najgorsza amunicja, jakiej możemy używać, to jest amunicja standardowa. Każda inna amunicja jest lepsza od amunicji standardowej. Czyli kiedy tylko możemy, kupujemy sobie recepturkę na amunicję Dum-Dum, po angielsku ta amunicja nazywa się Speed Point, i robimy sobie maksymalną ilość amunicji Speed Point w każdej chwili. Amunicję możemy, jak już mamy wyuczoną, możemy robić gdziekolwiek jesteśmy, zarówno jak jesteśmy w misji, w każdej chwili, jak kupiliśmy sobie młodzież tłuczek, tutaj sobie ustawiamy, pach, wchodzimy w amunicję i tłuczemy amunicję. I robimy sobie amunicję. Nie jest to najlepsza amunicja w grze, ponieważ amunicja jest zbalansowana. Możemy używać na przykład zamiast niej amunicji Express, też bardzo dobra, ewentualnie szybkiej. One się delikatnie od siebie różnią, każda ma jakiś inny wpływ, ale dlaczego przy używaniu stałej steady warto używać, przy używaniu sokolego oka, którego trzeba się nauczyć używać, warto używać amunicji Doom? Ponieważ ma ona jedną bardzo ważną statystykę w porównaniu do innych amunicji. Na przykład amunicja Express robi większy damage niż amunicja Dum-Dum, tak? Ale i tak będziemy starać za wszelką cenę robić strzał w głowę, więc nie do końca nam ten damage jest tak istotny. Jaka jest przewaga amunicji Dum-Dum nad pozostałą amunicją? Każdy wystrzał w grze, gdy jesteśmy w trakcie Dead Eye'a, czyli zabójcie precyzji, każdy wystrzał w grze powoduje, że ten Dead Eye się zużywa. Każdy wystrzał z broni powoduje, że tam ułamek tego schodzi coraz bardziej, bardziej. I amunicja Dum-Dum powoduje, że każdy wystrzał zużywa mniej tej zabójczej precyzji. A w dodatku jest najcenniejszą amunicją. Jak widać, celność na maksa. Także może damage wtedy jest troszkę mniejszy, ale celność na maksa. Jak chcecie coś podamage, to możemy zawsze postrzelać wybuchowe, jak już mamy level, ale nie jest to typowa amunicja do robienia gry. Wystarcza nam Express i Dum-Dum. No, jeżeli z zasięgiem nie domagamy, czasem warto sobie pomóc szybką, ale generalnie ja używam Express i Dum-Dum na zmianę w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. Jak się stosuje, za chwilkę na filmie będziecie mogli zobaczyć. Także podstawowa rzecz to trzymamy się blisko obozu, a najlepiej gdzieś w pobliżu Heartlands, tak jak ja tutaj mam obóz postawiony, jeżeli chcemy grać. I często ten obóz odbieramy, często zbieramy ziółka. Zbieranie ziółek powoduje, że dostajemy doświadczonko zbieranie ziółek powoduje, że mamy itemki, które możemy wytworzyć właśnie z tych ziółek w naszym magicznym obozie. Nic trudnego. Bierzemy znajomych, albo i tak jak w tej chwili obecnie, gdzie nagrywam ten filmik, jeździmy solo. Jedziemy, zbieramy sobie tytoń indiański, Indian Tobacco, zbieramy sobie rzęszeń, ginseng i zbieramy sobie krwawnik, jarrow. To są trzy itemki, które są nam najbardziej potrzebne. Pozostałe przy okazji zbieramy, co się nam nie przyda, to sprzedamy. To jest bardzo ładny boost pieniężny, a co się przyda, na przykład tymianek czy mięta, to z tego gotujemy jedzonko, które też będziemy używać w trakcie walk PvP, showdowns. Dużo ludzi mówi, że nie ma co robić, że absolutnie jest co robić, tylko po prostu ile czasu można, oglądając bzdurne filmy na YouTubie, łowić rybki, czy jakimiś gliczami, czy polować na zwierzynę, która i tak jest naprawdę niewiele warta. Jeżeli ktoś mówi, że
dorobił się fortuny i pokazuje chwalić tą fortunę, ile tam tysięcy, to tylko dlatego, że on tych tysięcy nie wydaje, bo nie ma tego pojęcia, jak grać i po co grać. Gra to nieskończony grind, ciągle do przodu, level do góry trzeba podnosić, a zbierać pieniążki, aby ulepszyć sobie karty, aby kupić sobie lepsze konie, aby kupić sobie lepszy ekwipunek i tak dalej. Nie ma broni, możemy sobie strzelać, czy nam się, że nie podoba. Ja strzelam Lancasterem ze względu na jego celność, ze względu na szybkość ładowania, ale można używać też Dzidzfielda. Jest troszkę wolniej przeładowuje, jest mniej celny, więc ciężej jest trafić headshoty bez Deadeye'a. Natomiast można strzelać absolutnie jaką bronią. Lichfield, większy damage, natomiast nie jest też aż tak kosmiczny damage, że nie wiadomo jaki. Są inne buildy, to nie jest jedny build, ja będę pokazywał wam różne inne buildy na różne tryby. Natomiast ten, który wam pokazałem, te karty, które są, to jest taki build na Terminatora, na Cheatera, na Hackera, takim jak ja jestem, także wystarczy sobie tylko taką broń zrobić, amunicję, jak ja. Takie karty sobie wybrać i można iść showdown i mucić i jeszcze raz mucić. I bezdyskusyjnie będą nas wyzywać o 4 hakerów i będziemy mieć same dobre wyniki. A za topkę tabelki w showdown, czyli w konfrontacji, nie wiem kto to przetłumaczył, showdown to jest ostatnia rozgrywka, czyli endgame Red Dead Online, w showdown za zwycięstwa inkasujemy naprawdę olbrzymie ilości doświadczenia i pieniędzy. Za przetrwany cały 10-minutowy showdown, na przykład poszukiwanych, który za chwilkę zobaczycie, zawsze otrzymacie 0,12 złota, czyli 12 nuggetów, 12 samolotków, a wiadomo 100 to daje jedną sztabę. No i otrzymamy od 20 do tam 60, czasem nawet zależy od tego, ile będzie graczy, dolarów. No i doświadczenie, raz, że za zabójstwa w trakcie gry łapiemy całkiem spore doświadczenie, dodatkowo zgarniemy doświadczenie za zakończenie meczu. O ty urwisie! Chciałem na rogi tutaj wziąć. I coś pięknego, to jest właśnie Red Dead Online. Chciałem wziąć na rogi, kiedy ja tu sobie malinki zbieram, natomiast akurat miałem szczęście i nie trafił. Jak widać, ja wszędzie, gdzie jadę, zbieram ziółka. Pamiętajcie, to nie zabiera dużo czasu. Często się trafi, że traficie Gryfera, który was w tym czasie zaatakuje, zdenerwuje, mnie też drażnią, ale mając taki build jak ja, mając moją wiedzę, którą ja wam właśnie przekazuję, będziecie spokojnie mogli się przed takimi Gryferami, przed takimi upierdliwymi ludźmi bronić. Będziecie mogli się też zemścić, nauczyć w porządku. Za momencik zobaczycie film, jak używać itemków, o których właśnie mówiłem, jak używać kart, które właśnie pokazywałem, aby wygrywać, zaznaczam wygrywać. Nie zawsze, nie, to nie jest to, że mam te karty, są nieśmiertelne, absolutnie nie. Ale wielu graczom z ich perspektywy, którzy będą do mnie strzelać, tak się będzie wydawało, będą myśleć, to niemożliwe, mam Warmin Drifle, powinienem trafić go w głowę i on powinien umrzeć. Dlaczego ja strzelam go 6 razy w głowę, a on stoi i żyje? A właśnie dlatego, że ja wiem, jak te karty połączyć, jak je używać, żeby uzyskać efekt najlepszy, jaki jest możliwy, żeby zrobić z siebie tanka. Także obóz to nie jest byle co, obóz to bardzo ważne miejsce w twoim Red Dead Online. Tutaj spędzicie mnóstwo czasu wraz ze swoimi ekipami, gdzie będziecie robić zwierzynkę, jak już mówiłem. Jest to bardzo ważne. Także zbieramy grube mięsko ze zwierzynki, zbieramy przyprawy, pieczemy, potem tego właśnie używamy, by walczyć. To jest pyte, zbieramy ziółka, o których mówiłem, silny olej z węża, bez niego ani rusz. Wystarczy jedna sztuka tytoniu na silny olej z węża, nie ma najmniejszego problemu. Możemy sobie kupić później, ja ponowne wywalenie. Ja już tak kończę to i przerzucę nam na film, żeby pokazać, jak to powinno wyglądać. Jedna sztuka oleju, silnego oleju z węża robi się z jednej sztuki tytoniu niebieskiego. Trwa to bardzo krótko, szybciutko, nie musimy wydawać mnóstwa pieniędzy na to, także jest to za darmo, spędzamy trochę czasu tutaj, przy okazji za zbieranie zaproszonych przedmiotów odzyskujemy XP i to całkiem syte, możemy sobie restartować później to za tworzenie przedmiotów, te osiągnięcia i tym sposobem szybko levelować do wysokich poziomów, takich jak ja, z czym odblokujemy sobie nowe itemki do kustomizacji, czy nowe koniki, czy siodła. Okej, okay, nie przyciągając już tych postaw, pokażę mniej więcej, jak wygląda taka bitwa na buildzie, który przed chwilą pokazywałem. Mam biegać tutaj w tym
trawach, nic nie widać, jeszcze przebiegasz na drugą mańkę, nie dobiegniesz, to już wszyscy mają taką odstają od ciebie z punktami, że oj. Tak. Czemu musiałem wybiec na ciebie akurat, no? Nie mogłem na jakiegoś świeżaka? O, jeszcze ktoś go zawinął killa, ty. O, dwie jedynki. Mnie biją z dwóch stron. Kurde! Nie było szans. Idealnie po dwóch stronach mnie tłuki, nie? Masakra. O! Teraz zepsułem temat też. Ale widzę tego stopki, może go dogonię. O, już nie, ktoś go zdjął. No nie, za jakie grzechy, przecież nic nie zrobiłem takiego. Samo to mi na razie idzie. Same jedynki. I to tylko trzy. No i znowu go zabili. No to za bzdura. Jest. O kurde, no i co? Za dużo ich było, nie? Nie było szans. No i o, taki spawn, to już w ogóle nic nie zrobię. Ale fuks. Kapelusz mi ratował życie. Kurde, no, mogą mnie włączać. Aj, pohasiłem się. Słyszę, widzę, ale zasięgu nie mam. Wow. A skąd to padło? O, to ty. Wiedziałem. Kurde, szybko pij! Sk
Skąd? Strzela tak z daleka, że nie mogę go namierzyć. No i zabili mnie w końcu. Pedro mnie w końcu. Tłuki my tu we trzech z każdej strony. Nie wiedziałem, w którą rękę się obracać, żeby strzelać. No, no, Pedro mnie dobił, ale oni mnie jeszcze dwóch bili. Ja zdążyłem wypić w miksturkę, tam mnie dwóch biło i Pedro wyskoczył i mnie dokończył, nie? Ładnie mnie tam natłuki. Bardzo ładnie. Co będziecie? Znowu ty? Nie, myślałem. Tak, ty! Wiedziałem! Wiedziałem, że jak nie zabiłem cię od razu, to musiałeś być ty. No bo ja wypijam miksturkę. Tak, ale bo ja miałem czapkę na głowie, wiesz? Jak masz czapkę i tą miksturkę, a czapkę i miksturkę na trzecim, miksturkę na drugim poziomie, czapkę na trzecim poziomie, to by sobie wytrzymały, wiesz o co chodzi? To o to chodzi, o tą wytrzymałość właśnie, dlatego tak chciałem tą czapkę na trzeci poziom, żeby ta miksturka plus ta czapka i jak ci nie spadnie, no to jest gitara, bo jak spadnie, to już nie ma szału, nie? Ciekawe, czy zdąży przeładować. Zdążyłem. O kurde. Ale mnie tu podciachał trochę. Co oni mnie tak tłuko? No, chyba będę miał MVP, mi się wydaje. I bum, celowo nie wyciszałem oryginalnego podkładu dźwiękowego, który znajdował się tam w filmie. To jedna z przykładowych bitewek, także jak widać 30-5. Jak również widać, nie jestem nieśmiertelny, ale ci gracze muszą sporo mnie się tam natłuc, żeby się mnie pozbyć. W ten sposób się wygrywa i tak jak mówiłem, 10 minutek, szybki zarobek, szybkie pieniążki, tu jest 8 samolotków, 28,45, 45 błyskawicznie, plus przy 30 kilach, to jest na oko jeszcze tam z 1000 hakiem, to jest prawie 2000 XP za jeden meczyk, 10 minut, no. I jak widać, po prawej stronie ekranu dostajemy tutaj wszystko i 1,7 głosów ze wrzędrach.pl, już wygrałem i już będą mnie chcieli kiknąć, także mam nadzieję, że udało się, mam nadzieję, że widzieliście, jak używać tego, co ja używam i będziecie mogli się potrenować. Zapraszam wszystkich na mój kanał Twitch, gdzie na żywo odpowiadam, pokazuję i jestem tam bardzo, bardzo dużo i często. Pozdro, do następnego.